Cześć. Dzisiaj będziemy mieli takiego vloga trochę w biegu, bo mamy sesję, mam troszkę obróbki i będziemy sobie działać, więc w międzyczasie będę pewnie nagrywał jakieś fragmenty i będę coś z tego później montował. Zobaczymy, co wyjdzie. Taki daily vlog. Odblokuję. No, taki daily vlog. Muszę sobie kupić nowe budki, bo stare się zaczęły rozpadać. I chyba pójdę w coś, co będzie o wiele bardziej trwałe, bo nie lubię mieć wielu par butów. Tak dwie mi wystarczają. Więc chciałem coś na lata, takiego, żeby było konkretne i nie zużyło się po roku. Bo do jakiej jakości są teraz buty produkowane, to jest jakaś tragedia. Przynajmniej ja nie mogę trafić. A może jak znacie jakieś fajne firmy z butami, to możecie podesłać. Szukam czegoś takiego, żeby wystarczyło na 10 lat minimum. Kot. I kawa. No, przygotowujemy sprzęt na dzisiejszą sesję. Jedziemy do Karpacza. Dzisiaj chyba się skoncentruję, nie będę robił z tego żadnego filmiku. Tak jak ostatnio te czarno-białe filmiki, które robię. Tylko się skoncentruję na samych zdjęciach i może uda mi się coś vlogowego nagrać z tej sesji. To zobaczymy. Tam jest drugi kot. Jeszcze takie szybkie info, bo powoli przygotowuję się do mojej pierwszej takiej mini wystawy. I razem z tą wystawą będę chciał wydać już swój pierwszy nakład takiego nowego albumu. I jestem w trakcie wybierania zdjęć właśnie, wymyślania nazwy i motywu przewodniego do tej wystawy. Mniej więcej wszystko mam obmyślone teraz. Kwestia odnalezienia zdjęć na dyskach i dorobienia kilku brakujących zdjęć. I powoli będzie się temat domykał. A i jeszcze chciałem wspomnieć, ostatnio wrzucałem na Instagrama, że zaczynam swoją przygodę z The Last of Us 2. Już przeszedłem gierkę. Nie wiem, czy to można nazwać grą. Bardzo dla mnie taka emocjonalna przygoda. No jest takie dość niesamowite i niecodzienne przeżycie, jeżeli chodzi o gry. Było kilka takich tytułów, może kilkanaście w moim życiu, które odcisnęły jakoś na mnie swoje piętno? Nie. W każdym razie, które miały bardzo duży wpływ na moje postrzeganie świata i różne rzeczy. Zawsze jakikolwiek wpływ, jeżeli jakaś produkcja miała na mnie, to była dla mnie bardzo wartościowa, więc jest kilkanaście takich tytułów i pewnie będę chciał o tym nagrać vloga. Tylko muszę sobie to wszystko ładnie przygotować, więc to będzie bardziej taki rzeczowy vlog. No, także on będzie kiedyś tam, a dzisiaj kontynuujemy sobie tego swojego daily. A, jeszcze jedna ważna rzecz, zamówiłem sobie dwa albumy, jest to Scotland, Eliota Erwita. I ABC Williama Kleina. Williama Kleina kompletnie nie znałem, ale bardzo mi się spodobał sposób, w jaki był album stworzony. I po przeglądnięciu gdzieś tam go wirtualnie, kilku zdjęć, stwierdziłem, że bardzo fajne spojrzenie na świat, więc jak najbardziej sobie go zamówię. Szczególnie, że gdzieś tam sobie postanowiłem, że będę zamawiał tak około dwóch albumów. Jeden droższy, albo dwa tańsze, te akurat były w promocji w miesiącu, więc gdzieś tam ta albumoteka się powoli rozwija i też będziemy mogli sobie nagrywać z tego odcinki. Myślę, że są fajne, bo czegoś takiego jest bardzo mało. No i wczoraj zamówiłem te albumy i dzisiaj najprawdopodobniej już będą, więc
Pewnie też sobie nagramy pójście po nie. A może nie. Zobaczymy. Dobra, wracam do pracy. Właśnie robiłem sobie zdjęcia autoportretowe. Możecie je tutaj zobaczyć. A jakby kogoś interesowało, to oświetlałem je takim rzutnikiem Etude 2C. Na Allegro można go dostać za około stówkę. Może nawet taniej. Ma bardzo fajne światło. Takie rzuca jak taki kinowy rzutnik. Do slajdów to jest rzutnik. No. I jeszcze do tego sobie użyłem nawilżacza powietrza. Do tego dymu, który tam na tym zdjęciu widać. Także taki setup. Dobra, a teraz idziemy sobie po te albumy, bo właśnie przyszły, więc możemy sobie skoczyć, odebrać. No, tu w drogę. Okej, okay, otwórzmy to. Tu mamy Scotland, Eliota Erwita i ABC Williama Kleina. Przeglądałem sobie albumy tak na szybko i muszę powiedzieć, że są rewelacyjne, o ile Scotland wiedziałem, że będzie świetne, bo świadomie to kupowałem. To Kleina kompletnie nie spodziewałem się tego, co jest w środku. Jest po prostu cały, jest genialny. I najprawdopodobniej najbliższy odcinek o albumach, jaki będę nagrywał, to właśnie będzie ten album Kleina, bo jest naprawdę świetny. Tak bardzo trafia w mój gust, moją estetykę. Tak dużo eksperymentów tam jest i w ogóle tak fajny sposób zdjęcia są poumieszczane, że koniecznie ten album będzie następnym, który pojawi się w Pooglądajmy albumy. No dobra, to na razie tyle. I lecę dalej. Dzień dobry. Dzień dobry, teraz pomachaj, bo wcześniej cię nie było widać. Dotarliśmy. Do Zakopanego. Dotarliśmy już do... Zakopanego. Do Zakopanego. Dotarliśmy już do Karpacza. I tutaj sobie tą dróżką będziemy szli na sesję. A teraz sobie do was gadamy. Głupoty. Sorry, że Dorotka taka zmęczona, ale... Poszłaby spać. Poszłaby spać, ale nie pójdzie, bo ma dużo zdjęć do zrobienia jeszcze. No, tam będziemy szli. Tam. Będziemy zdjęcie robić. A co tam robiłeś w tych krzakach? Film na Instagrama storiesowałem. Okej, okay, jesteśmy w domu, dotarliśmy w końcu. Jest godzina 21:49, zdjęcia się zrzucają. Zaraz zgram też to, co nagrałem wideo, dorzucam do vloga tego, co już zmontowałem i idzie na YouTube'a. Dzisiaj trochę później, ale jest. Udało się. Taki całodniowy, może nie całodniowy, ale takie urywki z dnia. A sesja była super. Mega fajnie się bawiliśmy. Świetna para i w ogóle mega, mega, mega fajnie. Dobra, to już nie będę tego przedłużał, bo jest późna godzina, a jeszcze chcę poobrabiać i zrobić historię może dzisiaj albo jutro rano. No, to tyle. Dzięki. Hej, do następnego razu.